lotu leci w państwie. Praktycznie cała obsługa Pawilonu Polski na wystawie światowej Expo 2020 w maju. Co byś najbardziej podobało na Expo? To była jedna z najlepszych moich decyzji. I jak podsumowuję te 3 miesiące spędzone tutaj? Byłem zaskoczony. Przez te 3 miesiące zawarliśmy znajomości z ludźmi z całego świata. Mega doświadczenie, bardzo dziękuję za taką możliwość. Praca w pawilonie była ciekawa, czasami zaskakująca. Rozwinąłem tutaj wiele umiejętności językowych oraz komunikacyjnych. W wolnym czasie zwiedziłem praktycznie całe Emiraty Arabskie. Na praktykach poznałyśmy świetnych ludzi z całego świata i nawiązałyśmy przyjaźnie na całe życie. Praca w polskim pawilonie dały mi ogromną szansę na rozwój osobisty, na poznanie nowego środowiska, nauczenie się pracy w zupełnie innych warunkach niż znałam do tej pory. I myślę, że to są bardzo wartościowe rzeczy, które otworzą mi bardzo wiele drzwi w przyszłości po prostu. To jest jedyne miejsce na świecie, gdzie spotkasz ludzi dosłownie z każdego zakątka świata. To, czego się nauczyłem, to jest taka wrażliwość kulturowa, to jest taka spostrzegawczość i traktowanie drugiego człowieka indywidualnie. Rozwinęłam swoje umiejętności interpersonalne, bo teraz wiem, jak podchodzić do każdej osoby z różnego kraju, z różnej kultury i dla mnie to jest wielkim plusem na przyszłość. Spotkałem setki, jak nie tysiące osób w naszym pawilonie, ale również na całym Expo. Jednym z moich ulubionych momentów, a raczej dziesiątki tych momentów były na całym Expo, to była wymiana pinów. Praca tutaj i pobyt przez 3 miesiące pokazał mi zupełnie inną kulturę, kulturę Bliskiego Wschodu, kraju arabskiego. Nauczyłem się, jak być dobrym team liderem, jak kontrolować dynamiczne sytuacje oraz jak sprawić, by cały pawilon funkcjonował sprawnie. W czasie wolnym udało mi się zwiedzić prawie cały Dubaj. Zwiedziłem również inne miasta w Emiratach Arabskich. Niezapomniana przygoda. Spędziłem tutaj naprawdę super 3 miesiące swojego życia. Nawiązane przyjaźnie i znajomości to coś, czego na pewno nigdy nie zapomnę. Świetne doświadczenie. Tak, wszystko było super.